uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie. Przystępujemy do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu Zielone Serce Szkoły. Nasza przygoda z ekologią jest uzupełnieniem podstawy programowej, co pozwala nam prowadzić szereg akcji ekologicznych o zasięgu powiatowym i gminnym. W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą razem z rodzicami w akcjach ekologicznych, takich jak apele, konkursy, na przykład na ekozabawkę. Nagrody związane są też z ekologią. Współpraca z Kołem Łowieckim, Dasz Ból i Leśniczym, mi, dokarmianie zwierząt, ptaków, apele z okazji Święta Drzewa i Dnia Ziemi. Zostań ziemi przyjacielem, zostań ziemi przyjacielem, nie wiem z nami kto. Zostań ziemi przyjacielem. Wyjazdy do nadleśnictwa, współpraca z Wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej, udział w warsztatach, konkursu energii elektrycznej na podstawie materiałów z grupy Energa. Udział w konkursie przedstawiającym różne sposoby oszczędzania energii. Udział w turnieju maszyn wiatrowych i wodnych, do których zachęca nas pan Piotr od fizyki. Konkurs organizowany przez PGR. Nawet udało nam się zdobyć nagrody indywidualne. Fotowoltaika na szkole i innych budynkach samorządowych. Współpraca ze środowiskiem gminą i lasami. Zbieranie kapsli serce zakupił samorząd naszej gminy na prośbę szkolnego koła wolontariatu. Oczyszczanie przydomowe i oczyszczanie ścieków po niebie. Nasza szkoła jest eko. Bardzo pragniemy posiadać w swojej szkole ekopracownię OZE, gdyż zazdrościmy tym szkołom, które mogą się pochwalić pracowniami ekologicznymi. Mamy nadzieję, że poprzez nasze działania, promocje ekologiczne, uchronimy naszą planetę przed zagładą zanieczyszczenia środowiska. Za udział w audycji dziękuję.